Dobra, dzięki wielkie. Słuchajcie, co jest na obrazku? Czy ktoś z Was to wie? Nie, to jest typowy dżawowiec, który właśnie komituje też do Waszego ulubionego projektu i potem musicie w tym pływać. No oczywiście, że wieloryb robiący kupę, ale niestety no, tak to trochę wygląda, tak? Każde zwierzę potrzebuje zrobić swoje, wieloryb też, dżawowiec też. Tylko czasami fajnie jakby tak to nie wyglądało, że potem się w tym pływa na przykład, tylko robiłby bobki. A właśnie, bardzo dobry pomysł. Quick time. No i gdzie ten quick time? New screen recording, proszę bardzo. I jeszcze trzeba wcisnąć przycisk. Tak? Teraz już będzie dobrze? Dobra. To jeszcze jak mi ktoś powie, jak przejść z powrotem na tamten ekran. O, jest. No dobra, to ja się nazywam Jakub Nabrdalik. Ja jestem team leadem w Allegro. No i generalnie, jak ktoś mnie nie zna, to polecam wejść na tą stronę sadecraft.eu, żeby się zobaczyć, bo tam są wszystkie moje szczegóły i tak dalej. Ja generalnie od 13 lat zarabiam na robieniu software'u i specjalizuję się w dwóch rzeczach tak naprawdę. Test-driven development i domain-driven design, albo inaczej. Wtedy te rzeczy mnie jarają najbardziej. Robię głównie na JVM-ie, w różnych językach, ale miałem też i .NET-a i miałem PHP-a, także tak jak wszyscy. No i mam trochę toków i różnych innych rzeczy, bo od 6 lat się udzielam. Czy ktoś nie wie, co to jest Allegro? 10 tysięcy serwerów, 500 plus inżynierów, koło 600 inżynierów, 400 mikroserwisów na Mezosie, poza Mezosem pewnie drugie tyle, ale ciężko je policzyć. 13,5 tysiąca requestów na sekundę, 200 milionów wizyt miesięcznie, 11 tysięcy deploy w ciągu pół roku, co oznacza mniej więcej 90 deploymentów w ciągu dnia. No i generalnie wszystkie możliwe języki, te, które działają na JVM-ie i te, które niekoniecznie działają na JVM-ie, z wyjątkiem .NET-a. No i jakby podstawą taką, jeśli chodzi o te główne mikroserwisy, zwłaszcza to, co biega na Mezosie, to jest Spring. Core, boot, cloud i tak dalej, aczkolwiek zależnie od problemu, tak? Bo jeśli ktoś przerabia big data, no to generalnie tam Springa rzadko używa, chociaż ostatnio chłopaki zrobili, osadzili na Springu, bo się zorientowali, że przecież w Springu można też pisać w skali. Żaden problem, w sensie Spring ma to gdzieś, jaki to jest język programowania. Także to jest taki common ground. I teraz tak, pytanie do Was jest, jak już mieliśmy tę zimę, co zobaczymy? Ktoś w ogóle robi w Springu? No jest trochę osób. No to co zobaczymy? Co? Banner. Banner. Zobaczymy tyle. Wszystko, co leży publicznie, zobaczymy generalnie. I tak mniej więcej projekty w Springu wyglądają. Ja trochę tych projektów widzę, bo ja nie tylko robię te projekty, ale też jestem zatrudniony przez firmy czasami, żeby zrobić tak zwany technology assessment. Czyli po prostu powiedzieć im, gdzie są. Na przykład jedna firma kupuje drugą firmę, to trzeba je sprawdzić jakby stan technologiczny i jakość projektów. Albo z innych powodów. Ja też robię szkolenia i jak robię te szkolenia, to też jakby się trochę spotykam z tymi projektami w różnych firmach. No i tak to mniej więcej wygląda niestety. Czy ktoś kojarzy tego człowieka? Pewnie nie. A czytaliście kiedyś coś takiego, co się nazywa Protocol of Dying? Ten facet zmarł chyba 2 miesiące temu, coś koło tego. Był kiedyś nominowany jako jeden z 50 most influential people i tak dalej, ale Protocol of Dying polecam serdecznie przeczytać. To jest generalnie inżynier, albo był, bo umarł na raka. Był też bardzo dobrym pisarzem, napisał chyba coś koło 5 książek, bardzo ciekawych książek. Natomiast Protocol of Dying to jest z perspektywy inżyniera, jak podejść do śmierci, tutaj w tym przypadku swojej własnej. Ponieważ wszyscy umrzecie, to polecam, żeby to zrobić, bo to jest naprawdę dobry tekst. Natomiast co jest tu istotne, to jest to, że ten facet między innymi zajmował się bardzo niskopoziomowymi i bardzo skomplikowanymi rzeczami i jest założycielem, albo w sensie był, bo już nie żyje, ZeroMQ, High Performance Asynchronous Messaging Library. I jak sobie przeczytacie, co to jest, to generalnie to jest bardzo skomplikowane. I bardzo zaawansowane i bardzo fajne. Natomiast co jest ciekawe, to, że ten człowiek, który generalnie był niezłym inżynierem, stwierdził swego czasu, że
Tak naprawdę te wszystkie kwestie, takie jak na przykład algorytmy, języki programowania, struktury danych, to są takie abstrakcje, które generalnie są mało istotne w tym całym tworzeniu software'u i generalnie są proste. One wszystkie są proste, a jak nie są proste, to są po prostu źle wytłumaczone, ale generalnie to nie jest duży problem. Duży problem dotyczy tak naprawdę ograniczeń ludzkich i tego, że my nie możemy za dużo włożyć do środka głowy naraz i po prostu się zaczynamy gubić. I dlatego jest problem, bo software jest bardzo prosty. Nawet taki software, który napisano tam weekend z bootem w Indiach gdzieś tam, nieważne, tak? To nie jest duży problem, gdybyśmy mogli to wszystko zapakować do głowy, bo kompilator sobie z tym jakoś radzi, JVM sobie z tym radzi, tak? Tylko my nie możemy. W związku z czym tak naprawdę to, co jest najważniejsze w software'ze, w software development'cie, to jest tworzenie takich building bloków, które ludzie potrafią zrozumieć i łatwo z nich korzystać, tak? I to jest kluczowe. Cała reszta, jakiego języka wybrałeś w tym przypadku, nie ma żadnego znaczenia. To jest kluczowe. Jak umiesz to zrobić, to generalnie jesteś dobrym inżynierem, dobrze dewelopujesz, tak? A cała reszta to jest szczegół. No i teraz akcja jest taka, że z building blockami to jest u nas różnie. Różnie to znaczy, że na dużą skalę, kiedy mamy na przykład powyżej kilku tysięcy linii kodu, generalnie jest dosyć prosto. Dlaczego? Dlatego, że dawniej to się robiło wtedy moduły, na przykład w Mavenie, albo się robiło jary i pakowało większego vara albo eara. No a dzisiaj, ponieważ jest to super popularne, robi się mikroserwisy, tak? Kto z Was robi mikroserwisy? No, więc jest to proste, tak? Wiem, znamy odpowiedź. Jak masz powyżej kilku tysięcy linii kodu i chcesz to jakoś zmodułować, żeby to się dało ogarnąć w głową, i jakoś z tym pracować, żeby to miało jakieś API, odseparować od siebie, co ze sobą gada i generalnie, żeby to miało ręce i nogi, to jedziesz z mikroserwisami. Jak musisz już robić monolityczną aplikację, to zrób sobie moduły. Spoko. Na małą skalę jest jeszcze prościej, bo tego uczą na studiach, przynajmniej mnie uczyli, tak? Masz do kilkuset metod, do kilkuset linii, to tak naprawdę najczęściej masz po prostu jakąś klasę, która ma wszystko w środku prywatne. Tak, poukrywane, ma swoje publiczne metody, które są wystawione, reszta jest prywatna i co, i spoko. Jak bardzo potrzebujesz pokomplikować, no to generalnie robisz klasy zagnieżdżone i mniej więcej na tym poziomie wszyscy to rozumieją tak po studiach. Wszyscy, którzy programują w jakichkolwiek językach obiektowych. I teraz tu jest problem. A pomiędzy tymi dwoma poziomami, bo to powiedzmy klasy to sobie można zrobić do kilkuset linii kodu i na tym się kończy, tak? Bo potem to już się zaczyna rzeź. A pomiędzy kilkuset liniami kodu, a kilku tysiącami linii kodu, co się robi? Żeby zmodułować, żeby zbudować sobie bloczki, z których będziemy budowali aplikacje, które łatwo zakumać i łatwo je zrozumieć i ich używać. Co robimy? Pakiety. Pakiety? Właśnie. Oczywiście, że pakiety, tak? Tylko trochę to nie działa. Bo jest coś takiego w Java jak package scope, nie? Tak wykorzystywane są pakiety? No niekoniecznie. To jest, popatrzcie tak, to jest, nie wiem czy widać, widać, to jest Java Util, no nie? I tutaj przez tą kółeczkę jest zaznaczone, otwarta kółeczka oznacza, że dana klasa jest publiczna, a jak nie ma tej kółeczki, to ona jest package scope, nie? I tutaj widzimy dokładnie, to jest początek tego pakietu Java Util, który jest bardzo, bardzo długi, że większość rzeczy jest publiczna, tak? No i to jest to, z czego zaczynają używać żywowcy. I to jest naturalne, że to jest publiczne, bo to są utile, które mają być dopiero przez nas wykorzystane, nie? Dla porównania to jest głowowy Common Collect, gdzie jak sobie popatrzymy na niego, to tak pół na pół, albo może nawet większość rzeczy jest package scope, a publicznych jest mniej. Jak to jest możliwe? To jest dokładnie podobna biblioteka, też służy do wykorzystywania przez programistów, nie? Problem polega na tym, że większość programistów w ten sposób nie patrzy. I na pytanie na Stack Overflow'e, czy Java Package Level Scope jest przydatny, odpowiedź brzmi tak, że no generalnie to w zasadzie, jeśli nie chodzi o jakiś design purity, to możesz zapomnieć i używaj tylko public i OK. I to jest pierwsza odpowiedź zaakceptowana w ramach tego pytania, tak? Więc działowcy się zgadzają. Public powinien być, możesz jeszcze mieć private, package scope jest kompletnie niepotrzebny.
No i skąd się bierze takie przeświadczenie? Jak popatrzycie, to po pierwsze, mamy doświadczenie, jak zaczynamy programować, to mamy te utile, w tych utilach wszystko jest publiczne albo niewiele więcej, a potem patrzymy na jakieś przykładowe projekty. To jest Pet Clinic, zaktualizowany w 2016, który jest takim projektem springowym, który miał tam pokazać takie podstawowe bzdury, nie? I ten projekt ma taki podział, popatrzcie. Model, repozytory, serwis, util, web. I wszystkie klasy są publiczne. Ale jak tak mamy taki podział pakietowy, to się w ogóle tego nie da zrobić inaczej. To jest kompletnie niemożliwe, żeby było inaczej, tak? Ja to pokazywałem na Jugtoberfeście. Dave Sayer siedział przede mną, bo miał wykład przede mną, czy po mnie, już nie pamiętam, ale siedział przede mną i zaczynał się śmiać. Napisali, żeby nie było, Pet Clinic jest też napisany wersja Spring Bootowa albo cloudowa. I oni tam już to kompletnie zmienili. Marcin Grześczak do mnie dzwonił w pewnym momencie i mówi, że Sayer powiedział, żeby ci powiedzieć, że poprawili. Ale to jest wersja oryginalna springowa, nie Spring Bootowa. No i teraz pytanie jest, dlaczego tak robiliśmy? Bo ja też w ten sposób robiłem. Kto robił w ten sposób, że sobie dzielił na warstwy aplikacje, tak? Warstwa prezentacji, danych, tak? I serwisy. Oczywiście, no jedyny powód, dla którego tak robiliśmy, to było tak, że to było modne, tak? Generalnie to nie ma żadnego uzasadnienia. Pewne uzasadnienie jest, mianowicie w tej aplikacji bootowej to było zrobione w ten sposób, żeby nam pokazać pewne building bloki. Słuchajcie, są kontrolery, jest dostęp do danych, jakieś repozytoria, są serwisy, czyli jakieś tam biny, one też, no, tam jest anotacja serwis i tak dalej, więc jakby kiedy aplikacja miała nas nakierować na to, z czego się składa technicznie, to było jak najbardziej okej i wszystko było publiczne. No ale potem my wszyscy to wzięliśmy i zaczęliśmy dokładnie w ten sam sposób robić i wyglądaliśmy jak ten kolo z Pewexu. Natomiast jak są zbudowane inne aplikacje? To jest taka trochę bardziej zaawansowana aplikacja, ale też jakby nie patrzeć, taka aplikacja, na którą patrzą ludzie, jak się uczą Springa na przykład, czy Greenhouse, zaktualizowana ostatni raz w 2012 roku, więc dosyć dawno temu, ale tu już można zobaczyć, że te pakiety są zupełnie inne. Nie ma controllers. Zamiast tego to jest jakoś podzielone, tak? Podzielone generalnie, idea jest taka, że można to podzielić pionowo, tak? Czyli tak jakby na poszczególne klocuszki. No i tutaj mamy jakiś account, activity, connect, no database jest w porządku, ale jest jakiś inny podział, trochę bardziej jakby koncepcyjny albo domenowy, tylko że jak wejdziemy do środka, to i tak wszystko jest publiczne. Co za pies, co za różnica, tak? Jest publiczne i tak. No jest wydzielone pięknie, ładnie, ale wszystko jest publiczne. A jak jest w innych językach programowania w takim razie? W Kotlinie, który jest teraz ostatnim hype'em, tak, jest ciekawie, bo jest tak. Domyślnie jest wszystko publiczne. Tak? To jest, jeśli nie dajemy żadnego słowa specjalnego w Javie, to mamy package scope. Jeśli w Kotlinie, to mamy publiczne. Mamy też ograniczenie, że coś może być private, coś może być protected i wtedy mamy dostęp z klas dziedziczonych. Tak? I jest jeszcze internal. Internal w tym przypadku oznacza, że jest ograniczone do modułu mavenowego, gradlowego albo projektu antowego. Tak? I dlaczego oni w ten sposób to robią? Kto robi Kotlina? Dokładnie. A w czym oni mają doświadczenie? W IntelliJ-u mają doświadczenie, tak? Więc dla nich, tak, dla nich to, że się robi biblioteki, z których korzystają inni, to jest jedyna modułowość, jaką oni znają, tak? To jest naturalne, dla nich to jest super. Ale package scope'a tu w ogóle nie ma. Jak jest w Groovim? W Groovim jest tak, że na początku macie public, który jest defaultem, ponieważ wszystko jest publiczne, bo skoro i tak robią wszyscy publicznie, no to generalnie można pominąć to słowo. Jest private, jest protected i jest jeszcze package scope, ale on wygląda dziwnie, bo jest adnotacją, małpa package scope. I co się okazuje? Historia jest taka, że weszło to dopiero w wersji 1.8, ponieważ było wymagane. Groovy ma takie założenie, że jak generalnie jest bardzo kompatybilny z Java. I było takie wymaganie, że żeby jakaś tam technologia działała, to oni muszą zaimplementować ten package scope, bo coś przelatuje przez klasę i na przykład sprawdza, jaki tam jest access modifier na przykład, refleksją albo czymś i zaimplementowali to, dorzucili to, ale już adnotacją, bo im się skończyły słowa kluczowe. No. Kompletny afterthought. A jak jest w skali? W skali jest to zrobione w końcu dobrze. Jest zrobione dużo lepiej niż w Javie. W skali jest tak, że mamy publiczny, ok, też jest default, no special keyword i to też nie będę argumentował, że to nie jest dobrze, ale ok, jest publiczne, jest protected, ok, jest private.
I oba, i protected, i private, można ograniczyć do dowolnego pakietu lub do dowolnej klasy. Czyli można powiedzieć, to jest prywatne w ramach tych pięciu klas, na przykład, tak? I ten mechanizm jest dużo potężniejszy niż ten, który jest w Javie, bo takich rzeczy w Javie się nie da zrobić. No dobra. No to skupmy się jeszcze na tym, co sądzą Javowcy, ok? Javowcy sądzą, że można to pominąć, jeśli nie chodzi o czystość, a ja bym stwierdzam, że jest dokładnie odwrotnie i że powinniśmy używać package scope, dlatego że jest dużo łatwiejszy w utrzymaniu. I pokażę Wam, co to oznacza w praktyce. Jeśli package scope byłby na przykład defaultem w naszych aplikacjach, to popatrzcie, co się w tym momencie dzieje. To jest główna część mikroserwisu, jednego z mikroserwisów, który robię. Ona dotyczy artykułów. I popatrzcie, że tutaj, na tej liście klas, jest tylko jedna klasa, która jest publiczna. Article facade. Przepraszam, facade. Article facade. Okay? Jak wchodzicie do takiego czegoś, to jakie są plusy tego, że to wszystko nie jest publiczne? Można dowolnie modyfikować implementację w środku, bo wiemy, że nic nie ma zależności do dowolnej z tych klas. To jest moje pudełko, to jest mój moduł, czy jak to tam zwał, którym określam building block, którym określam, słuchajcie, API do tego building blocku jest tu, w fasadzie, tak? Tam jest ileś metod i to jest to, z czym się możesz komunikować, a cała reszta cię nie obchodzi, tak? Oczywiście, czym się komunikujemy? Potrzebujemy jeszcze jakichś struktur danych, żeby zapychać dane, więc mamy sobie pakiet DTO, gdzie mamy wszystko publiczne. Możemy rzucać wyjątki, jeśli kogoś interesują te wyjątki, to też powinniśmy je zrobić publicznie, dlatego mam osobny pakiet na to, tak? Ale w ramach tego pakietu ja mam tylko jedną klasę publiczną i to jest bardzo dobry pakiet. Lepszy od tego jest tylko pakiet, który nie ma żadnej klasy publicznej. A tak też można zrobić. Więc podsumowując plusy. Jak mam tylko jedną klasę publiczną, to wiadomo, gdzie jest punkt wejścia. Widzicie, tu jest co? 20 klas? Coś koło tego. Wiedzicie, od czego zacząć, kiedy patrzycie na ten codebase. Po drugie, nie da się zrobić takiej standardowej, jak to się mówi, spaghetti, tak? Dlaczego? Dlatego, że nie można się odwołać do żadnej z tych klas. Więc nie będzie tak, że Wam, ale tutaj jest jakiś fragment kodu, tu jest jakaś klasa, w innym pakiecie coś Wam tu woła, coś robi. Nie. To jest wszystko, co musicie włożyć do głowy. Wiecie, że punktem wejścia jest klasa publiczna, cała reszta jest zamknięta, tak? Od tej pory Wasz projekt ogranicza się do tego, no chyba, że to coś korzysta z innych klas publicznych. A gdyby wszystkie pakiety tak były zrobione, to macie dużą wizję architektury w postaci, jakie mam klocki, które ze sobą gadają, tak? Jest to łatwiejsze do przetestowania. Dlaczego? Dlatego, że możemy się skupić na testowaniu tylko i wyłącznie tej fasady jako punktu wejścia i dowiadywać się o działaniu aplikacji jakby w środku poza tym. I możemy zrobić na tym unit testy kompletne, co jeszcze będę pokazywał, ale też jest taka jedna rzecz. Ja opowiadałem, kilka lat temu miałem takiego talka, test driven traps. Generalnie jak zawaliłem jedną aplikację, że już się nie dało jej refaktorować, ponieważ miałem 6000 testów i one wszystkie testowały wszystko. Na zasadzie były przepisaniem tej samej aplikacji, tylko w testach. Efekt końcowy jest taki, że jak chcecie cokolwiek zmienić w takiej aplikacji, to Wam wypada 500 testów. Robicie jedną prostą zmianę, 500 testów je but, tak? W momencie jak macie testy, które pokrywają Wam fasadę, to te testy nic nie wiedzą więcej, co się dzieje w tym building bloku. To oznacza, że możecie tam dowolnie orać, robić cokolwiek tak długo, jak zachowanie tego pudełka, tak, tego pakietu, się nie zmieni, ale zachowanie na zewnątrz. I to jest dokładnie to, czego potrzebujecie, żeby mieć łatwo testowalny kod. Dalej. Łatwe to jest do refaktorowania. Oczywiście, jest banalne do refaktorowania, bo widzimy wszystko w tym samym jednym pakiecie, co jest dotykalne i na tym się kończy. Tak? Łatwo to wszystko usunąć, łatwo wywalić, łatwo zaślepić. No i ma proste API, bo jest jedna fasada. Dziękuję bardzo, do widzenia. No i co? Jest to słowo kluczowe w Javie, package scope, tak? Jest defaultem. De facto autorzy Javy wymyślili sobie, że jak będziecie budować swoje klasy i budować swoje oprogramowanie, to będzie Wasz najpopularniejszy sposób określania dostępności. Dlatego ustawili to jako default.
Bo jeśli patrzycie na building bloki, zaczynacie kombinować jako aplikacja, no to w tym momencie tak, dokładnie tak wam powinno wyjść i wtedy najczęściej spotykanym słowem jest brak słowa. To jest właśnie package scope, tak? Takie było założenie autorów. No dobra, a czy dokładnie w ten sposób myślą o package scope'ie deweloperzy Javy? No niekoniecznie, już poza tym, że go pomijają bardzo często, ale to jest bardzo ciekawa rzecz, którą zauważyłem, jak przeglądałem Stack Overflowa, żeby zrozumieć, co sądzą o tym deweloperzy i dlaczego wszystko robią publicznie. No i było pytanie na Stack Overflowa, ale jaka jest różnica pomiędzy default, public, protected i private? No i człowiek, który to tłumaczy, najpierw zaczyna mówić, że on nie jest programistą Java, tylko Perla, więc rozumie to dużo lepiej. Potem wymienia, jakie są w ogóle możliwe akcesory. Macie private, package, private, czyli tak zwany package scope, protected i public. I potem tłumaczy, że ale w Javie brakuje jednego bardzo ważnego słowa. I tego nie ma w Javie, natomiast koncepcyjnie to istnieje. Co to jest? To jest słowo published, tak? Opublikowane. Dlaczego? Opublikowane oznacza nie więcej już nie pod moją kontrolą. Od tej pory ja tego nie kontroluję, tak? Inni mogą tego używać. Super ważna sprawa. Niestety w Javie tego nie ma. OK? I że w związku z tym w Javie w praktyce używa się tylko private i public, a najbardziej brakuje tego published, nie? No właśnie, ale go nie zrobiono. A może go zrobiono i nazywa się public. Dokładnie tak jest. Słuchajcie, public oznacza, że tracicie kontrolę. Od tej pory udostępniacie to na zewnątrz, każdy może z tego skorzystać i to jest wasz opublikowany interfejs do danego modułu, pakietu, czegokolwiek innego, do danej klasy. W idei pierwsze, co sobie zróbcie, to sobie wyłączcie słówko public z defaultowych template'ów do klasy, do testów i do wszystkiego innego. Testów, jeśli używacie JUnita, to niestety macie przerąbane, bo się nie da. Natomiast w przypadku klas spokojnie. I zobaczcie, jak wam zmieni perspektywę na wasz własny kod w tym momencie, jeśli domyślny będzie package scope. I public będziecie musieli dopisać ręcznie, bo wtedy się nagle okaże, że przy pomocy tego słówka public mówicie, że coś opublikowaliście. Od tej pory udostępniacie to na zewnątrz. To jest wasze API do komunikacji. Dobra, no to jak to w praktyce wygląda? W praktyce wygląda to w ten sposób. To jest przykład praktyczny, w sensie z mojego projektu sprzed kilku tam miesięcy. Klient poprosił jakieś tam, napisał swoje wymagania, ok? Albo inaczej, zdefiniowaliśmy te wymagania razem z klientem, bo taki jest proces. W związku z czym powstają jakieś testy akceptacyjne, scenariusz testowy. No i na podstawie tych testów, z tych scenariuszy, które de facto ja muszę sam napisać, bo klient mi tego nie napisze, product owner mi wyśle storyjki, ale ja je muszę przepisać tak naprawdę na testy akceptacyjne albo testy unitowe i albo dorobić jeszcze testy, o których on nie ma pojęcia. Wychodzą mi takie testy. Tworzenie, kasowanie, robienie preview, publikowanie, rejectowanie, odpublikowanie, update'owanie artykułu. Nie? Oraz cała masa takich rzeczy, która jest potrzebna, bo to jest jakaś aplikacja, która jest na webie, coś tam się wyświetla, mimo że to jest serwis restowy, to jest jakiś frontend w Reakcie, który to sobie dociąga i pokazuje, tak? Czyli mamy jakieś search'e, fetch'e, listy i takie różne głupoty, nie? Naturalna rzecz. No to piszę sobie takie testy. Co w tym momencie się dzieje dalej? Ja generalnie trochę na Springa zrobiłem, w związku z czym wiem od razu, że będę potrzebował mniej więcej czegoś takiego. Będę potrzebował, będę potrzebował kontrolera, bo użytkownik będzie walił do kontrolera. Kontroler będzie walił do jakiejś fasady, punktu wejścia tak naprawdę do mojej aplikacji, bo kontroler to jest tylko warstwa widoku, która będzie coś tam robiła, walidowała, potem tworzyła jakiś tam defaultowy artykuł przy pomocy jakiegoś tam faktory, bo jest taki pattern i potem zapiszę go do repozytorium, zwróci jakieś DTO, żeby mieć ładne API na zewnątrz od kontrolera, a niezależne od mojej domeny, móc je swobodnie zmieniać i to się wyrenderuje jako JSON i aplikacja reaktowa pokaże to jako HTML-a. Proste? Proste. Takie typowe, nie? To powiedzcie mi, która z tych klas musi być publiczna? Ktoś powiedział wszystkie? No słucham. Jakakolwiek odpowiedź, no? Fasad, proszę? Ty mówisz, że żadna. Ktoś mówi, że wszystkie? Spring to chwyci? Będzie to działało? Ktoś z was wie? Słuchajcie, żadna.
Żadna z tych klas nie musi być publiczna. Spring sobie bez problemu poradzi, wszystkie tule sobie poradzą. Nie ma żadnego założenia, że ta klasa musi być publiczna. JUnit jako chyba jedyny zakłada, że test musi być klasą publiczną. OK? I metoda testowana musi być publiczna. I na tym się mniej więcej kończą wymagania. A która powinna być publiczna? Dlaczego? Czy z kontrolera ktoś będzie korzystał? Jakaś inna klasa, którą napiszę? No właśnie. Czy z repozytorium ktoś będzie korzystał? No, te tutaj, nie? Tak, jak sobie popatrzycie, to generalnie jedyną klasą, którą należy zrobić w tym momencie publiczną, jest właśnie ta cała fasada. A po co? Ano po to, żebyśmy mogli tą funkcjonalność powiedzieć, że to jest pakiet, który udostępnia jakieś funkcjonalności dla innych fragmentów aplikacji. Jak aplikacje dzielimy na fragmenty? Jest coś takiego jak domain-driven design, który uwielbiam, który opowiada o tak zwanych bounded kontekstach, ale też o agregat rootach, o mniejszych i większych kawałkach, które się składa do kupy. I określam sobie taki bounded kontekst. W moim żywym przypadku to jest artykuł. I ten bounded kontekst w postaci artykułu ma fasadę, która określa use case'y. Okay? Ja mówię, ten fragment mogę wykorzystać z różnych punktów, na przykład z kontrolera. Ale skąd jeszcze? Na przykład jeśli ktoś z Was używa Spring Boota, to jest coś takiego jak komendy SSH. Ja mogę się zalogować do aplikacji i wywołać na przykład komendę importu z jakiegoś innego źródła artykułów. I dokładnie tak to mam zaimplementowane. I to jest ta część publiczna. A cała reszta jest schowana. Oczywiście potrzebuję jakichś DTOS-ów, w tym przypadku do tworzenia artykułów oraz artykuł query do wyciągania danych z tego artykułu. Tak? No bo będę musiał je pokazać na frontendzie. Proste, nie? Czy kontroler nie jest wykorzystywany, nie musi być publiczny, ale korzysta z fasady. W związku z czym, żeby dla czystości, mogę go wyciągnąć jeszcze wyżej. Mogę go wyciągnąć jeszcze bardziej na zewnątrz, do jakiegoś innego pakietu, niż cała moja domena aplikacji. I jak wtedy taka aplikacja wygląda? Tutaj plusikiem jest zaznaczona fasada. Popatrzcie na to. Artykuł, pod spodem jest endpoint, który u mnie w firmie tak w ten sposób się mówi na kontrolery, ze względu na to, że są różne technologie i to są po prostu endpointy. Mamy jakiś tam coś tam do walidacji, mamy jakiś endpoint CRUDowy, jakiś endpoint do walidowania, czy tam nie, jakiś walidator do parametrów, wszystko to jest package scope. I wtedy zaczyna się nasza domena. I w tej domenie mamy jedną klasę publiczną, która jest tą fasadą. I na tym się kończy. Wszystko inne jest ukryte. OK? Mamy jeszcze DTOS-y i exceptiony. No dobra, to jest proste. Plus tego jest taki, że wiemy dokładnie, co z czego korzysta. Wiemy, mamy bardzo mało kodu, który musimy włożyć do głowy, żeby zrozumieć działanie całej domeny, bo to są tylko te klasy w środku domain. Okay? Ale co w takim razie zrobić z takimi rzeczami, jak na przykład pokazywanie, wyciąganie danych na wierzch? Tak? Bo każda aplikacja webowa de facto to jest w 90% wyciąganie jakichś danych na wierzch, a logika biznesowa no może być duża, może być rozbuchana, ale i tak potrzebujemy wyciągnąć wszystkie tabelki z bazy na wierzch, nawet jeśli to jest MongoDB. Tak? To jak z tym zrobić? No i teraz w to wchodzi wzorzec CQRS, który mówi coś takiego. Command Query Responsibility Segregation. Jeśli wywołujemy jakieś akcje na domenie, które zmieniają stan, zmieniają działanie aplikacji, jakiś sens w naszej domenie, to jest tak zwany command. Co się dzieje? Trafiamy do fasady, fasada odpala odpowiednie klasy domenowe, tak zwane encje, tak? Wyciąga jakiś agregat root z bazy danych, coś tam robi, to wszystko się dzieje w tym wewnątrz tego pakietu. I potem idzie to wszystko do jakiejś tam infrastruktury, w naszym przypadku repozytorium, i trafia do bazy danych. Proste? Proste, tak? A co jeśli chcemy coś wyciągnąć? Czy mamy zrobić dokładnie to samo? Na fasadzie mamy mieć metody do wyciągania, na przykład search by coś tam i generalnie wyciągać to przepychając to przez te wszystkie warstwy. Kiedyś tak zrobiłem i powiem Wam, że to było super niewygodne. Bardzo długo się robi wyciąganie danych po to, żeby na frontendzie coś prostego pokazać. W CQRS jest inaczej. Mówimy wtedy, że to jest część query i że tak naprawdę sięgnij jak najszybciej do bazy danych i wyciągnij to na wierzch, tak? Po prostu. Możesz bezpośrednio sobie grzebnąć do bazy danych. Znacie jakieś technologie, które grzebią z frontendu do bazy danych praktycznie? W dotnecie się kiedyś tak robiło? Pisało się SQL-ki w formatkach do... nawet nie tylko w dotnecie, ale tworzyło się interfejs wyklikiwawszy albo pisząc go tam w XML-u, a potem się jeszcze wpisywało SQL-ki w formatkach, tak? Szybszej metody nie ma. No dobra, tylko jak to wszystko ze sobą pogodzić?
popatrzcie, to jest mój artykuł, to jest klasa domenowa w moim pakiecie domain, ok? Ona jest package scope. Jak widzicie tutaj z adnotacji, adnotacja dokument mówi, w jakim to jest kolekcji w MongoDB. Type name tutaj jest pomijana, ale to jest Javersa do wersjonowania. I potem on implementuje ileś tam interfejsów. Dlaczego implementuje tyle interfejsów? Ano dlatego, że ja mam generalnie, zarządzam tymi, przy pomocy tych interfejsów tak naprawdę cyklem życia artykułu. On ma jakąś tam maszynę stanową, generalnie może się znajdować w różnych stanach i ma pewne przejścia określone. W porządku, to jest mój artykuł. A to jest mój article query DTO, czyli rzecz, którą ja wyciągam z bazy danych bezpośrednio na frontend, jak najszybciej, po prostu waląc bezpośrednio zapytanie do bazy danych. I to, skubaństwo, to też jest, wygląda tak samo jak artykuł, w sensie ma pewne pola takie same, ale tylko te, które chcę wyciągnąć na frontend i tylko te, które mnie interesują, ale to odpowiada mniej więcej mojej bazie danych, tak? O ile mój artykuł generalnie nie ma żadnych setterów, żadnych getterów, ma tylko metody, które im sensowne zachowanie, a tworzy się go przy pomocy jeszcze innego obiektu, czyli jakiegoś tam kreatora, czy jakiejś innej fabryki, o tyle artykuł query DTO ma gettery, buildera generalnie, toString jeszcze potrafi się pięknie, ładnie serializować do toStringa, żeby coś czytelnie można było debugować i jeszcze konstruktor ze wszystkimi parametrami, okay? Natomiast to, co jest ciekawe, to, że to też jest dokument w MongoDB oparty o dokładnie tą samą kolekcję, co oznacza, że ja implementuję CQRS-a w ten sposób, że mój query DTO jest oparty o tą samą kolekcję i mam gotowy CQRS-a. Jak to wyciągnę z bazy danych, to jest publiczne, mogę to wystawiać. Okay? I tu jest ograniczony subset tych informacji, które normalnie mam w moim artykule. To jak się do tego dobić z frontendu? Bardzo prosto. Mamy sobie jakiś tam article query endpoint, który jest package scope, bo nie musi mieć nic innego i on się dobija do czego? On się dobija do query repository, które jest publiczne, ponieważ jest tak jak fasada, oznacza pewien punkt, tak naprawdę pewne API, z którego możemy korzystać. To nam zwraca article query DTO, a parametrami wejściowymi jest article search params. To wszystko jest publiczne, okay? I to stanowi moją część query. Na samym początku implementacja w oparciu o tą samą kolekcję w bazie danych to jest po prostu jedna adnotacja. Koniec. W przyszłości mogę to kompletnie rozdzielić. Mogę mieć zupełnie inne bazy danych, bo CQRS też tak działa, że można mieć dwie bazy danych, jedną do pokazywania, a drugą do tak naprawdę trzymania całej domeny i ta pierwsza wynika z tej drugiej. Ale w najprostszej implementacji to jest jedna adnotacja. Jestem w domu. Cała moja domena jest ukryta, a to są dane, które wystawiam w CQRS-ie. I co dalej? Co z następnym pakietem? Następny pakiet wygląda dokładnie tak samo. Tutaj mamy jakiś pakiet bio, z którego się biorą autorzy artykułów i znowu mam tą samą sytuację. Mam domenę, mam jakiś tam jeden endpoint, bo to jest prostszy pakiet, mam query, który ma repository DTO, mam domenę, w którym mam fasadę i całą resztę tej domeny. Okay? A co z infrastrukturą? Bo to fajnie, że te programowanie tam domain driven design, mamy sobie domeny, wszystko to podzieliliśmy, ale mamy jeszcze takie klasy infrastrukturalne, które potrzebujemy się mieć klienta do innego mikroserwisu, potrzebujemy mieć logowanie, potrzebujemy mieć na przykład metryki, tego typu rzeczy, tak? To są bardzo infrastrukturalne, techniczne rzeczy. No i popatrzcie na to. W domain driven design generalnie, jeśli potrzebujecie skorzystać z czegoś, co jest infrastrukturalne w ramach waszego pakietu domenowego, w ramach waszej domeny, to coś powinno leżeć gdzie indziej i być interfejsem. Albo jeszcze inaczej. Wy macie ten interfejs, z niego możecie korzystać, o jego implementacji nic nie wiecie, tak? Bo to jest szczegół techniczny. I wtedy macie tą domenę kompletnie unitowo testowalną, bez kwestii, jaka to jest implementacja. No i tutaj mam taki interfejs, który może się znajdować u mnie na przykład w pakiecie artykuł, albo może się u mnie znajdować w pakiecie, nie wiem, ja jeszcze używam shared kernela, ale to już nie będę wam mieszał w głowach. W artykule, nie? Jest publiczny interfejs. A potem mam jego implementację w zupełnie innym pakiecie, infrastructure. I popatrzcie, ile klas w tym pakiecie infrastructure jest publicznych. Żadna. Dlaczego? To jest bardzo dobry pakiet. Żadna z tych klas nie jest na zewnątrz wykorzystywana inaczej niż przez interfejs, który implementuje jedna z nich. OK? Jedna z nich implementuje ten interfejs i Spring, ponieważ wystarczy, że zarejestruję to w Springu i Spring w tym momencie mi to wstawi. Koniec.
Więc jak ja muszę analizować ten pakiet, to jest super łatwo, bo wiem, do czego się będę odwoływał. Nic z tego nie musi być publiczne. No i mamy, jak to zrobić, gdybyście jeszcze stosowali w Springu adnotację auto-wired i próbowali coś konfigurować przez tak zwane adnotacje, mimo że configuration i bean to też są adnotacje, to nie róbcie tego po prostu, bo to jest dla naiwnych i do hello worldów. Do robienia prawdziwych aplikacji służy wam adnotacja configuration oraz adnotacja bean. Macie sobie pakiet, macie sobie klasę, która jest konfiguracyjna, ona też jest w tym pakiecie. Dlatego ma dostęp i może stworzyć wszystkie pozostałe klasy, czyli zarejestrować, tak? Ten kategorii client configuration jest sobie gdzieś tutaj i on ma dostęp do wszystkich tych klas. On je rejestruje, ale ponieważ one implementują pewien interfejs, kategorii tree client dokładnie, to na tym się zabawa kończy. I Spring wam już to powiąże, tak? Robi się dużo, dużo prościej. Więc jeśli kiedykolwiek używaliście adnotacji auto-wired i component, to trzeba się zastanowić, czy na pewno chcemy to zrobić. Bo Spring, w sensie tego środka bebechów, czyli kontenera IOC, to tak naprawdę jest worek. On o niczym nie wie. On nie potrafi mieć, tak jak chyba w JUSie było tak, że można było robić moduły. Tak? W Springu tych modułów się nie da zrobić w ten sposób. W związku z czym wszystko jest publiczne. Jeśli tam coś wstawiacie, to jest dostępne wszędzie. Jeśli używacie adnotacji auto-wired i component, to właśnie tak się zachowuje wasza aplikacja. Tymczasem, jak macie taki pakiet, i to jest ten pakiet artykuł, okay, mam sobie package scope konfigurację, to tak naprawdę ja chcę wystawić i zarejestrować w Springu tylko i wyłącznie jedną klasę, czyli fasadę. Okay? Całą resztę tworzę sobie przez nią, inicjalizuję sobie tutaj. Ja nie chcę, żeby inni z tego korzystali, nie chcę tego wystawiać na zewnątrz. Ja wtedy mam pewność, że mogę to dowolnie zmienić i będzie to banalne w zmianie. Okay? Tylko, że niestety mało deweloperów właśnie w ten sposób robi i zazwyczaj rejestruje wszystko w Springu. Dobra. Co jeśli chcemy mieć trochę infrastruktury? Bo popatrzcie, że ta metoda, ta, która tworzy nam naszą fasadę, ona przyjmuje konkretne jakieś rzeczy. W tym przypadku przyjmuje implementację, artykuł, repozytory, jeszcze jakiegoś tam klienta i jeszcze coś tam na przykład. Tak? Akcja jest taka, że przy takim podejściu bardzo łatwo jest robić unit testy całej domeny i całej naszej aplikacji w oderwaniu od bazy danych, od systemów zewnętrznych i po prostu robić to unit testowo, nawet w oderwaniu od Springa. Dlaczego? Bo jeśli stworzymy sobie instancję tej klasy i zawołamy tą metodę, podając jej konkretne implementacje, staby, moki, co tam chcemy, to dostaniemy w pełni skonfigurowaną naszą aplikację działającą w unit teście. Nie musimy nawet mieć Springa. Okay? Dlaczego to jest istotne i ważne? Dlatego chociażby, że ile startuje Spring? Aplikacja pusta, aplikacja Spring bootowa. No na moim lampku właśnie 8, 7, 9 sekund, coś koło tego, tak? A ile startuje unit test napisany po prostu w czystym spoku albo w JUnicie? W milisekundy, dokładnie. Ja mam feedback po milisekundach, a mój rozbuchana aplikacja, nadal mikroserwis, ale jednak ma startujący w pamięci bazę danych, na przykład MongoDB w pamięci, jakieś inne głupoty, generalnie startuje w 22 sekundy. Więc jak ja przy każdym odpaleniu testu mam czekać 22 sekundy, to szlak nie trafia. Okay? A tu nie czekam nic, bo ja w milisekundach ja tego nie potrafię nawet odczuć, krótko rzecz biorąc. No dobra, fajnie, że mamy taką pełni skonfigurowaną domenę, no ale przecież musimy tutaj podać jakieś klasy infrastrukturalne, na przykład to repozytorium, tak? No to co? No to tak naprawdę oszukujemy trochę, zaślepiamy nasze repozytorium. I uważajcie, dawno, dawno temu Alistair Coburn opisał taki pattern, który nazwał hexagonal architecture. Druga nazwa to jest też ports and adapters, chociaż teraz ports and adapters to jest nazwa najnowszej wersji Maca. I generalnie idea jest właśnie taka, że jeśli zrobicie swoją aplikację w ten sposób, żeby była oderwana od architektury, nie, oderwana od implementacji technicznej, na przykład bazy danych oraz klientów zewnętrznych i to tylko będziecie podawać do środka wnętrza, to ten fragment, czyli cała ta domena napisana w czystej Javie de facto, jest kompletnie przenośna, kompletnie testowalna unitowo i ma masę zalet. I tą architekturę można uzyskać bardzo prosto, po prostu używając package scope'a i takiego podejścia, okej? No i teraz pytanie jest, okej, no dobra, super, tylko nadal musimy podać to repozytorium. Skąd wziąć w unit testach repozytorium? No i możecie użyć jakiegoś na przykład, nie wiem, Mockito do mockowania, można sobie użyć
na przykład spoka do stabowania. Ale jest też jedno proste rozwiązanie. Wiecie, jak ciężko jest zaimplementować repozytorium z tak zwanego Spring Data na bazie konkurent hashmapy? To jest banał. To jest pryszcz. Każde dziecko jest w stanie to zrobić. Dlaczego? Bo w takim repozytorium, które macie w konkurent hashmapie, możecie przejść przez wszystkie elementy i znaleźć to, co potrzebujecie. Jakimś streamem, nawet jak macie skomplikowane wyszukiwanie. To jeśli macie konkurent hashmapę, klucz i wartość, to przejdziecie przez wszystkie wartości i znajdziecie, co wam jest potrzebne. Tak? Napisanie własnej implementacji, która działa w pamięci, czyli implementacji bazy danych działającej w pamięci, jest banalne. I my notorycznie zresztą to też robimy. Tak? Jedyny minus, no ta implementacja jest naiwna. To znaczy, że jak odpalimy ją na produkcji, na iluś tam tysiącach artykułów, no to będzie bida, tak? No ale na produkcji nikt nam jej nie każe odpalać. Lokalnie żaden problem, tak? I mam pełnię testowalną aplikację. De facto implementuję repozytorium w pamięci przy pomocy hashmapy, tak? Get by ID i through. Proste. Całe safe, nawet to repozytorium do query mogę zrobić w ten sam sposób. De facto tak to mam zaimplementowane. No dobra, i teraz tak, fajnie, że mamy ten cały pakiet i że mamy testy, które działają tylko w oparciu o fasadę. No ale gdyby był jakiś konkretny przypadek, którego nie da się w ten sposób opędzić i musielibyśmy się dostać do środka wnętrza tego pakietu, to co możemy zrobić, tak? Pytanie jest takie, dlaczego mielibyście to robić? I jedyna rzecz, która mi przychodzi do głowy, to na przykład taka, że jak już mam testy, i tutaj mam testy akceptacyjne, to chciałbym móc na przykład zapisać, przygotować sobie bazę danych wcześniej, bo ja mam bazę danych w pamięci, stawiam sobie Mongo w pamięci, do testów akceptacyjnych i na przykład chcę wstawić do niej dane, nie? Ale chcę przygotować te dane, bo są mi, mógłbym komunikować się tylko i wyłącznie przez na przykład Spring MVC, wysyłając requesty generalnie i dostawając odpowiedź. Natomiast problem jest taki, że na przykład przygotowanie pewnego konkretnego scenariusza testowego byłoby super trudne, bo ja muszę przygotować go wywołując 500 różnych zachowań, zanim dostanę artykuł w odpowiednim przypadku i dopiero jechać dalej. I o ile trudne to jest słaby argument, bo generalnie to tak samo użytkownik tego rusza, to się da opakować w page objecty albo w zachowania, to nie jest żaden problem, o tyle jest pewien powód wydajnościowy, dla którego mógłbym tak nie chcieć zrobić. Jaki powód wydajnościowy? No taki po prostu, że zrobienie 50 insertów do bazy danych i kilku tam update'ów po to, żeby zrobić jedno query, żeby sprawdzić, czy dobrze wyciągam, albo żeby zobaczyć, czy dobrze konwertuję z URL-a przez JSON-a i to mi wychodzi na zewnątrz, jest bardzo kosztowne, bo poza 22 sekundami na wstanie Springa tracę jeszcze ze 3 sekundy, aż to wszystko wejdzie do bazy. Więc mógłbym chcieć na przykład zapchać to z tym konkretnym przypadku bezpośrednio, czyli użyć na przykład takiego repozytorium, tak? Ale przecież to repozytorium jest package scope, więc się nie da tego zrobić. Da się tak naprawdę, gdybyśmy mieli taki corner case, chociaż ja będę argumentował, że tych corner case'ów jest bardzo, bardzo mało, jeśli w ogóle. Bardzo prosto. Tutaj jest test w spoku. Czy ktoś z was korzysta ze spoka? Spok jest w Groovim, ale działa mniej więcej tak samo jak technika będzie działała mniej więcej tak samo jak w Javie, dlatego że mamy interfejsy i defaultowe metody. I popatrzcie na tą klasę. To jest test akceptacyjny, który potrzebuje coś tam zapchać do bazy danych, zanim w ogóle wystartuje swoje testy, żeby przygotować dane. W porządku. I on tak naprawdę implementuje dwa traity. Tam macie implements i to są dwa traity. Traity to są tak jak interfejsy, tylko jeszcze mogą mieć stan w Groovim. I te traity leżą sobie zupełnie gdzie indziej. Leżą sobie dokładnie w takim samym pakiecie, jak leży klasa, z której potrzebujemy skorzystać. Czyli jak chcę pogadać bezpośrednio z repozytorium, to w teście, ze względów właśnie, o których wspominałem, czyli wydajnościowych, a to w sumie są jedyne względy, na których warto w ogóle cokolwiek takiego robić, to mogę, bo wystarczy, że wepchnę to do tego samego pakietu, w którym mam klasę article repozytory, article query repozytory i proszę bardzo, mogę sobie tam walnąć metodę, zwrócić dane, wziąć, wykorzystać, generalnie wstrzyknąć przez Springa, wszystko będzie działało. Kuba, mógłbyś wyjaśnić tą adnotację self-type? Adnotacja self-type mówi, że tego traita można nałożyć tylko i wyłącznie na tą klasę lub klasy z niej dziedziczące. Tak naprawdę to jest zabezpieczenie, tak? Ja mówię, w ten sposób mówię, że chodzi mi o testy MVC, tylko tam to ma sens. Nawet w testach integracyjnych to nie ma sensu, tylko w testach MVC. Poza tym nic więcej nie robi. Tak? Ogranicza tak naprawdę, gdzie nałożymy traita. Drugi to jest compile static, ponieważ wszystkie klasy groovowe z wyjątkiem testów powinny być compile static albo type checked.
żeby mieć statyczne albo inaczej, żeby mieć silne lub statyczne typowanie. Tak? Jeśli robicie coś w Groovim, to polecam serdecznie, bo wtedy idea wam podpowiada, jakie są błędy i generalnie działa to dużo szybciej i dużo lepiej. OK. No i teraz, dlaczego ja wam o tym mówię? Po pierwsze, dlatego, że mam doświadczenie z bardzo brzydkimi projektami, w których na przykład 150 programistów przez 4 lata produkowało kod i potem nie da się tego połapać, bo wszystko jest publiczne. Nigdy nie wiecie, co z czego korzysta. Jakikolwiek refaktoring wybucha wam całą aplikację. I to jest standardowy case, który ja widziałem w życiu, nawet popełniłem go w życiu, w związku z czym teraz już się przed nim mocno bronię i bardzo mocno modeleryzuję tę swoją aplikację właśnie w takie boksy, które są łatwe do ogarnięcia. Kiedy nic więcej nie trzeba z nich ogarniać. Ale też przede wszystkim dlatego, że ja używam behavior-driven development, który mówi, jakie jest, testuje zachowanie aplikacji. Tak? Behavior-driven development to jest tak naprawdę rozwinięcie test-driven development. Tylko nie testujemy klas, nie testujemy nawet unitów, testujemy zachowanie pewnego fragmentu aplikacji i tym fragmentem jest co? No w moim przypadku to są właśnie te pakiety, które mają publiczne interfejsy. I to mnie interesuje i ja to sobie testuję, to ma swój test i nie testuję niczego w środku tego pakietu, tylko dobijając się przez fasadę. Dzięki temu jakikolwiek refaktoring w środku tego pakietu nie narusza mi testu, bo nie zmieniam kontraktu. Tak? Super prosta sprawa. Mam 20 klas w tym pakiecie, mogę to robić bez problemu. Co więcej, ponieważ ja robię te prawdziwe test-driven development, tudzież behavior-driven development, w związku z czym, popatrzcie, to są moje pakiety do testów dla danej funkcjonalności, w tym przypadku do tych artykułów. One są jakie? Ja popatrzyłem na te wymagania, które zresztą widzieliście wypisane te jakby testy i podzieliłem to sobie na takie rzeczy, które dotyczą domeny, są listowaniem, szukaniem albo dotyczą security, bo takie też sobie mam. I to są moje testy, tak? Akceptacyjne, na start. I te pakiety mają się nijak do pakietów, które będę miał później. I to jest bardzo dobrze. Moje testy są kompletnie niezależne w tym sensie, że nie odbijają jeden do jednego tych pakietów, które potem mam. To się może rozwijać tam, to się może rozwijać. Nie mam sytuacji, w której jak usunę jedną linijkę albo coś zrefaktoruję, nawet robiąc ciężki refaktoring, to mi się wysypuje 500 testów. Takie są moje wrażenia praktyczne jakby z tego podejścia. No i teraz, jeśli kiedyś widzieliście w głowie taką anotację visible for testing, to ona jest kompletnie niepotrzebna w tym momencie, tak? Nie potrzebujecie powiedzieć, że coś jest publiczne, ale nie powinno być, bo tylko potrzebuje to w testach. Po prostu nie potrzebujecie tego w testach. Dzielicie to, wyciągacie fasadę, jedziecie dalej. I teraz taka ciekawostka. Jak chcecie to zaimplementować, to jeszcze jeden jest problem, mianowicie taki, że co z dziedziczeniem? Jak będziecie próbowali zrobić dziedziczenie, to bardzo szybko wam wyjdzie, że protected to jest też mało. Że będziecie potrzebowali, żeby to wszystko było public, bo będziecie mieli klasy, które dziedziczą w innych pakietach niż klasa, z której to jest dziedziczone na przykład, nie? Jak to jest taka, że generalnie dziedziczenie nie jest dobre, a w zasadzie jest złe. Joshua Bloch pisał, że, znaczy zacznę od tego cytatu, tłumacząc, że nie mam na myśli dziedziczenia z interfejsów, czyli implementacji interfejsów. Mówimy teraz o dziedziczeniu z klasy. I takich ciekawostek, zapytany James Gosling, ojciec Javy, tak, zapytany o to, co by zrobił, gdyby mógł zaimplementować Javę jeszcze raz od zera, to powiedziałby, że on najchętniej to generalnie by się pozbył dziedziczenia z klas. Dlaczego? No, to nie do końca jest tak, że ono jest złe, ale ma sporo problemów i ludzie nie umieją z tego korzystać. I efekt jest odwrotny. Czyli co by zrobił? Mówi, zaimplementowałbym tylko i wyłącznie dziedziczenie z interfejsów, implementację interfejsów. I koniec. Nie można dziedziczyć żadnej klasy. I da się w ten sposób pisać kod. I teraz, jakie są antypaterny, które widzę, które też popełniłem swoją drogą w życiu, dotyczące tego właśnie dziedziczenia? Bo to dziedziczenie jest nam wyeliminowanie tego dziedziczenia jest nam potrzebne do tego też, żeby uzyskać właśnie te pakiety. Po pierwsze, mój taki klasyczny przykład, robiłem kiedyś aplikację półtora roku typu ERP, czyli system magazynowo-księgowy, to się po polsku nazywa bodajże. I tam jedną z podstawowych rzeczy poza towarem jest faktura. No i ja byłem młodym studentem trzeciego roku bodajże, ponieważ studenci trzeciego roku najlepiej robią systemy dużej klasy ERP. Dostałem fakturę, zobaczyłem fakturę tak zwane wyjściowe i wejściowe, te, które dostajemy, my jako firma wystawiamy i my jako firma musimy zapłacić, tak? Popatrzyłem na fakturę, popatrzyłem na drugą fakturę i mówię, tak, to są te same pola, nie?
Dokładnie, tylko czasami my jesteśmy jako sprzedający, czasami jako kupujący, to wszystko. Więc ja to zaimplementuję jak? No po prostu jedną klasą. Zrobię sobie jeszcze dziedziczenie, czy to jest ten przypadek, czy ten przypadek. Walnę to wszystko w jedną tabelkę w bazie danych i będę super szczęśliwy. Po półtora roku, kiedy ten system generalnie zmierzał donikąd, zapytałem się w końcu mojego wykładowcy na uczelni tutaj na WAC-ie, jaki błąd popełniłem. I on powiedział, że jesteś głupi, taki błąd popełniłeś. To były pierwsze jego słowa. Drugi taki, że słuchaj, spieprzyłeś to kompletnie, a facet był jeszcze, żeby było śmieszniej, od Oracla, w czasach, kiedy Oracle nie miał nic wspólnego z Javą. Spieprzyłeś to kompletnie, bo use case'y, przypadki użycia faktury zakupowej i sprzedażowej są zupełnie różne. One ze sobą nie mają nic wspólnego, z wyjątkiem danych, które przypadkiem są takie same. I to nie powinieneś w ogóle modelować na poziomie modelowania domenowego jako jakiekolwiek dziedziczenie. De facto tam nie ma wspólnego interfejsu, tam nic nie ma wspólnego, tak? No, można się kłócić, że tam wydrukować można ewentualnie, wspólny interfejs, jedyny, tak? I na tym się kończy. Przypadki rozliczenia, wszystkie use case'y są kompletnie inne. I to jest pierwsza nauczka. Nie dziedziczymy dlatego, że mamy te same dane. To jest kompletna bzdura. Programowanie obiektowe polega na tym, że są obiekty, które mają zachowania. I bierzemy pod uwagę te zachowania, a nie stan. Stan nas nie interesuje, stan ukrywamy. Dobra, drugi przykład. Co z relacją, jeśli coś jest czymś i mamy to tak mocno głęboko wbite w web, albo na przykład klient nasz ma tak mocno wbite w web, że generalnie będzie nas przekonywał cały czas, że coś jest czymś, dlatego tam pewnie inni programiści nas popatrzą, będą mówić, tam trzeba użyć liczenie, tak? Jan Kowalski jest przypadkiem użytkownika. No to super. To konkretny przykład, który jest na Wikipedii podany jako antywzorzec, to jest kwadrat i prostokąt. Okay? Kwadrat jest specyficznym przypadkiem prostokąta. Powinien dziedziczyć z prostokąta, tak? Proste. I słuchajcie, jaki jest problem? Problem jest taki, że nie jest wykonalne dziedziczenie kwadratu z prostokąta, bo naruszamy zasadę least cost substitute principle. Dlaczego? Dlatego, że zachowanie powinno być dokładnie to samo. Tam, gdzie mamy prostokąty, powinniśmy móc wstawić kwadrat. Tymczasem zachowanie prostokąta jest następujące. Jeśli zmienisz jedną z jego długości, to druga pozostaje niezmieniona, a zachowanie kwadrata jest inne. I mimo tego, że mamy w łeb wbite po prostu na matematyce, że to jedno z drugim ma bardzo dużo wspólnego, to są dwie niezależne klasy, nie mają nic wspólnego. Okay? De facto nie da się tego tak zaimplementować. To jak powinniśmy implementować w takim razie? Powinniśmy patrzeć na wspólne, przy pomocy dziedziczenia powinniśmy, a dokładnie implementacji interfejsów, powinniśmy patrzeć na wspólne zachowania i modelować te zachowania. Okay? Odpowiednich klas. No dobra, to teraz mam przypadek taki bardziej hardkorowy. Co jeśli mamy takie same dane, troszeczkę, te same use case'y dokładnie i troszeczkę inne zachowania? Co wtedy? Te same dane, te same use case'y, no zachowują się troszeczkę inaczej, ale w tych samych use case'ach. Czy to nie jest klasyczny przypadek na to, żeby zrobić dziedziczenie? No nie, przecież to ma sens. Napisuję metodę, jest srób od razu zrobione, taki generalnie proste jak CEP. No i tak też generalnie ja też popełniam takie błędy, więc z tego czasu zaimplementowałem jakieś tam dziedziczenie, jak tutaj widać, klasie abstrakcyjnej OfferBox, która musiała coś tam implementować i coś tam ekstendować, bo miałem właśnie dokładnie takie same przypadki. Co się okazało? Okazało się, że to się zaczęło robić bardzo, bardzo skomplikowane i bardzo, bardzo trudne, w momencie, w którym musiałem sprawdzać, który to jest konkretny przypadek, nie mogłem przepchnąć zachowania do środka wnętrza tego obiektu, tylko reszta systemu musiała jakoś zareagować i nagle strasznie mi się tam wzorców porobiło, zrobiło mi się trudne, miałem instance offy, generalnie co tu się dzieje, co ja tu próbuję zrobić, tak? Strasznie skomplikowana sprawa. I potem w pewnym momencie mnie olśniło, że robię głupotę, jak zwykle zresztą, bo tak naprawdę to, co się dzieje w moim obiekcie, ja mam te same use case'y, tak? To samo zachowanie, definicja zachowania jest taka sama. Okej, okay, to mam interfejs, mam boxa, który jest merge'owalny, mergeable box, okej? Okay? Implementuję ten interfejs zupełnie niezależnie. Mam swoje pola, one jest copy-paste, nic mi tutaj nie zagrozi, to nie jest nic wspólnego, mimo tego, bo stan jakby jest ukryty. I mam dwa zachowania, które są zupełnie różne, tak? I popatrzcie, co się w tym momencie dzieje. Mamy w Javie domknięcia, tak? Mamy lambdy. W związku z czym, zamiast napisać metody, to ja mówię, wykorzystuję, jak to się nazywa, kompozycję. Wykorzystuję kompozycję obiektów. Mówię,
ten obiekt, mam tylko jedną de facto implementację takiego boxa, a nie dwie tak jak wcześniej. I on ma różne zachowania, raz takie, a które z nich dokładnie, to zależy, tak? To zależy, czy chcemy go wywołać w taki, czy w inny sposób. Mam klasę, która się nazywa OfferBoxBuilder, która mi buduje tego boxa i w zależności od tego, czy chcę uzyskać jeden typ boxa, czyli tutaj jest OfferTiles czy OfferCarousel, to ja tworzę ten mój box, mając tylko jedną klasę implementującą i podając mu metody, które mają się, zachowanie, które ma się, którym się różni. Tak? W Java 8, mając możliwości programowania funkcyjnego w tym momencie, musimy sobie zdać sprawę, że każda klasa to jest tak naprawdę stan plus zachowanie. Zachowanie można przekazać przez funkcję, stan to są pola, w związku z czym można sobie złożyć co sobie żywnie chcemy. Jeśli potrzebujemy to zamodelować w jakiś sposób praktyczny, bez instance offów, to właśnie tak. Nie mamy żadnego dziedziczenia z klas. Prosta sprawa. I tak byśmy to zrobili, gdyby James Gosling mógł jeszcze raz napisać Java, on już jest za stary generalnie na to. Co więcej, w jaki sposób mogę dostać instancję tej klasy? Mam... Można pytanie tak odnośnie tak. Z swojego doświadczenia. Czy byłoby możliwe powstanie takich serwerów aplikacyjnych jak JBoss, gdyby Java była Tak. Spring jak najbardziej i JBoss też. Popatrz, co się dzieje w większości przypadków w Springu. Dziedziczysz z kontrolera? Mm-mm. Dziedziczysz z repozytorium? Nie, implementujesz interfejs. Tak? Jak popatrzycie na to, to dokładnie w tym kierunku idzie cały świat. Nie dziedziczysz się już z żadnych klas. Ja nie mam dziedziczenia nigdzie z wyjątkiem Spocka, dlatego że Spock ma jest tak głupio napisany, że muszę dziedziczyć ze specyfikacji. Tak? Co też już jest niepotrzebne i pewnie ktoś w końcu się weźmie i wykorzysta JUnit 5 i już tego nie trzeba będzie robić. Tak? Więc absolutnie da się, tylko tyle, że nasz model, i to już tak jakby historycznie był wbity w łepetynę, w wikecie jest to pięknie pokazane po prostu, ja robiłem starszej wersji niż ty, ale tam było 7 warstw po prostu, komponent wyświetlalny, który ma guzik z komponentem wyświetlarnym, który służy do czegoś, no więc właśnie. I 7 warstw dziedziczenia się wchodziło głębiej, gdzie ta moja metoda, gdzie jest bug, gdzie jest breakpoint, tak? Po prostu gdzie tu postawić? No, super trudna sprawa. Tylko dlatego, że założenie było takie, już abstrahując od tego, że frameworki webowe, które zakładają komponenty, są głupie, tylko w JavaScriptie ewentualnie może to mieć jakiś sens, ale podstawowy błąd był taki, że właśnie szliśmy w tą hierarchię dziedziczenia, tak? Kompletnie bez sensu, kiedy tak naprawdę powinniśmy modelować zachowania tylko i wyłącznie przy pomocy interfejsów i poskładać sobie to, co nam jest potrzebne, do kupy. Ale chcę wam zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jak dostajemy konkretne implementacje, które nam są tutaj potrzebne? Nie tak, że sobie składamy za każdym razem to, co potrzebujemy. Ja mam jakiś OfferBoxBuildera, który ma dwie metody. OfferTiles, OfferCarousel. Co mi to daje? To mi to daje tyle, że ukrywam przed światem sposób tworzenia tych obiektów dodatkowo jeszcze i ich zachowań. Tak? Z perspektywy świata to, co jest publiczne, to są te dwie metody. Chcesz dostać karuzelę? Proszę cię bardzo. Chcesz dostać tilesy? Proszę cię bardzo. I koniec. To tyle wie świat na zewnątrz. A wszystko mam w środku wnętrza pięknie, ładnie ukryte, tak? Jakieś pytania jeszcze do tego? Cały świat w tym kierunku idzie, już nie dziedziczy się z klas. I w związku z czym po to pokazuję, żeby wam odpadł kolejny argument za tym, żeby cokolwiek robić publicznie. Dobra. Co więcej, to jest jedna z dobrych praktyk programistycznych tak naprawdę. Wybieranie kompozycji nad dziedziczenie, tak? I tutaj macie artykuł z Dizona, który generalnie jakby ładnie to podsumowuje. Favor composition with functional interfaces and lambdas over inheritance. Nie potrzebujecie z niczego dziedziczyć, nigdy więcej, okej? Okay? No i podsumowanie tego jest takie, że jeśli tylko wprowadzicie jedną zasadę, że za każdym razem, kiedy ktoś używa słówka public, musi się wytłumaczyć, że nie da się inaczej. Ja mam taką zasadę w projekcie. U mnie naprawdę, my mamy code review takie, że co najmniej dwie osoby muszą dać plusa, żeby dany pull request wszedł do mastera, nie? I efekt jest taki, że do każdego słówka public musisz mieć dobre wytłumaczenie, dlaczego to w ten sposób chcesz zrobić. I autentycznie ludzie się tego czepiają i autentycznie ludzie zwracają na to uwagę i coś się zaczyna w końcu dziać pozytywnego z komponentami. Okay? Te komponenty się tworzą, pakiety mają sens, są spójne wewnętrznie, nie pcha się klas, które są ze sobą związane w zupełnie inne pakiety, tylko pcha się je do jednego pakietu, ponieważ pracują razem. Tak? I to od razu widać przez wchodzenie w pakiety.
I wystarczy zastosować tą jedną regułę, żeby nie robić niczego publicznie, co nie musi być publicznie, co nie chcemy opublikować jako interfejs. To jest opublikowane w tym momencie. Dlatego jest publiczne, co znaczy opublikowane. I to wam sprowadzi tą architekturę Hexagonal Architecture. Da wam bardzo dobrą bazę do samych unit testów. 93% aplikacji na bazie unit testów w ciągu milisekund. Wszystkie unit testy, jak się odpalę, to mi to trwa sekundę. I ma głęboki sens, bo tak wymyślono Javę. Właśnie takie było założenie co do Javy i słówka package. Dobra, dostajecie loose coupling i high cohesion. Loose coupling, dlaczego? Bo macie jasno powiedziane, przez jakie interfejsy się komunikujecie, nic więcej nie jest wystawione i dostępne, tak? High cohesion, bo macie wszystkie pakiety, wszystkie klasy, które są ze sobą związane w tych samych pakietach. Nauczycie się w tym momencie też robić pakiet klasy wewnętrzne, które kiedyś myślałem, że są antypaterny, bo przecież każdy plik, każda klasa powinna mieć swój własny plik. Nieprawda. Co z klasą, która jest wykorzystywana tylko w środku wnętrza danej klasy, tak? Wsadzić ją do środka jako static, tak? I w tym momencie macie dużo, nie wystawiacie tego na zewnątrz. Nawet wyjątki, które wiem, że nikt nie przechwyci i nie mam zamiaru ich chwytać, po prostu wyjątek krytyczny, tak? Wrzucam jako klasy wewnętrzne, nie są dostępne z zewnątrz. I jeśli pozwolicie, żeby to wam drive'owało tą architekturę, to macie właśnie Hexagonal Architecture, porty i adaptery. I uwaga, i to jest najciekawsze, to jest dużo prostsze niż wrzucanie wszędzie słówka public. To jest najzabawniejsze. Dlaczego jest dużo prostsze? Po pierwsze, jak widzieliście, nie wymaga to niczego, po prostu nie dodawajcie public. Użyjcie CQRS-a, kiedy potrzebujecie coś wyciągnąć na zewnątrz. A po drugie, jakby z perspektywy code complexity i tego, co się potem dzieje w kodzie, to jest, ma same zyski, jest dużo, dużo prostsze. Prosta sprawa. Róbcie bloki, które mają sens, są łatwe w użyciu, i ograniczcie widoczność wszystkiego poniżej i będziecie mieli dużo bardziej modularne aplikacje. I to jest wszystko. Dziękuję bardzo. Będziemy teraz na piwie, tak? Więc jakby ktoś chciał zobaczyć, jak wygląda w praktyce taki projekt, to mogę go pokazać. Mam też, ja też mam taki projekt szkoleniowy, w którym robię szkolenia, żeby pokazać, jak się przechodzi przez to. Dlatego, że to też jest ciekawe, jak mam wymagania, to ja robię następującą rzecz. Dostaję wymagania, wypisuję sobie test akceptacyjny. Robię ten test akceptacyjny, w sensie implementuję go, jest pusty. Następnie implementuję domenę. Dzielę sobie to na jakieś fragmenty, bo generalnie to jest zazwyczaj kilka bounded kontekstów czy jakichś innych wielkich klocków. Implementuję dany fragment, zaczynając od fasady. OK? I na początku, tak jak wspominałem, robię na bazie bazy danych w pamięci. I kiedy to mi wszystko w unit testach śmiga i tam cała logika działa, wystawiam to przez kontroler, który jest tak prosty, że tego się nie da zepsuć, i dodaję bazę danych w postaci na przykład MongoDB, implementacji przez Spring Data, i patrzę, czy to działa w teście akceptacyjnym. I na tym się kończy zabawa. I efekt końcowy jest taki, że ja mam jeden test akceptacyjny, 5 testów akceptacyjnych i tam 60 testów unitowych, które działają na fasadzie i testują różne przypadki brzegowe, które działają w ciągu tam jednej sekundy w sumie, tak? Bo normalnie się odpalają w milisekundy. Także polecam serdecznie, jest dużo, dużo łatwiej. Jak ktoś chce, to będę mógł pokazać kod jednego i drugiego projektu, bo mam pozwolenie od szefa, więc też jakby mogę się tym podzielić, jakby ktoś chciał tego użyć. Dobra, dzięki jeszcze raz.